Amen. Dzisiaj Kościół proponuje nam fragment z Ewangelii Świętego Łukasza z 9 rozdziału, wersety 18-22. To spotkanie Jezusa z uczniami, gdzie Jezus zadaje im dwa ważne pytania. Za kogo ludzie, tłumy mnie uważają i za kogo wy mnie uważacie? To pytanie o tożsamość Jezusa już wczoraj widzieliśmy, towarzyszy przez całą Ewangelię. Bo to jest ważne pytanie, kim jest Jezus? Wczoraj słyszeliśmy, że także Herod, może z ciekawości, może z próżności, zadaje sobie to pytanie, kim on jest? Ale zacznijmy od początku. Dzisiaj Ewangelia pokazuje nam przede wszystkim Jezusa na modlitwie. Czym jest modlitwa? My często bardzo upraszczamy tę relację duchową Jezusa ze swoim Ojcem. Ale gdy chcemy naprawdę zobaczyć, jak wyglądała modlitwa Jezusa, sięgnijmy do tej modlitwy, której opis też znajdujemy w Ewangeliach. Modlitwa w Getsemani, gdzie ewangelista wręcz mówi, że była to agonia Jezusa. A więc modlitwa to nie są jakieś pogaduszki z Bogiem Ojcem, ale rzeczywiście duchowa walka. Tam Jezus zadaje sobie to pytanie, kim jestem? Pytanie o tożsamość, bo na modlitwie wykuwa się prawda o człowieku. I gdy Jezus sam zadaje sobie pytanie, kim jest, to pytanie teraz kieruje do swoich uczniów. Za kogo tłumy mnie uważają, za kogo ludzie mnie uważają i za kogo wy, uczniowie, mnie uważacie? Jezus już oddziela niejako swoich uczniów od tłumów. Widzi, że oni są tą najbliższą mu wspólnotą. Ale muszą sobie też zadać to pytanie, kim jest Jezus. I ważne jest to, żeby to pytanie także i nam towarzyszyło na naszej modlitwie. Modlitwa to miejsce, gdzie poznaję Boga, ale także jest to miejsce, gdzie poznaję siebie, moje powołanie, moją misję, moją tożsamość. Dobrze, jeszcze jedna uwaga, bo z pewnością zauważyliśmy, że w pewnym sensie uciekły nam znowu dwa teksty ciekawe do lektury, których zachęcam. Mianowicie powrót 12 z misji i drugi tekst dłuższy, rozmnożenie chleba. Myślę, że warto te teksty zobaczyć, by nie przerywać tej ciągłej naszej lektury Ewangelii Świętego Łukasza. Bo tylko wtedy zobaczymy jej piękno. Troszkę jest tak jak z utworem muzycznym. Gdy słyszymy tylko kilka akordów, może nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak ten utwór cały jest skomponowany i jakie ma przesłanie. A więc warto troszkę nadrobić. Liturgia idzie własnym torem. My w naszych rozważaniach też idziemy naszym torem. A kto chce całą Ewangelię przeczytać, a więc musi sięgnąć jeszcze po te dwa teksty, które nam uciekły. Amen.